Jeszcze do góry będę miał? O, Nice. może jeszcze, może O jeszcze, nie, może no, jeszcze. Maxina, widać, że mainuje ten trybik. Rel Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz Pay Safeguard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League Sideswipe. Dzisiaj jest z nami Maxinio. Siema, witam. A z racji, że Maxinio, jak wiemy, jest mainem hubsów w zwykłym Rockecie, to w tym też mu będziemy kazali grać hubsy. Zagrajemy sobie właśnie hubsy. Jaką masz rangę na hubsach? Za tutaj zagadaj. Nie pogniewam się za hubsy. Ogólnie mam platynę 5, blisko już diamenta, więc będziemy... O, to może dzisiaj uda się tobie wbić. Ale szkoda, że po meczach nie widać rangi teammate'a, bo to by było fajne. Mam nadzieję, że to dodadzą niebawem. Ja też. Jest wiele rzeczy, którym bym no, widać. Naprawdę. Na przykład tabela. No w trakcie meczu tabela. Albo wyłączenie quick chatu tak na stałe, albo danie team only, a nie tak, że w każdym meczu trzeba osobno to przełączać. A wiesz, ile ja szukałem tego? Ile można? Aż sobie ustawiłem binda, który mi automatycznie pół sekundy wyłącza czat w każdym meczu. No nieźle. No ja chłopcy tak samo jak w zwykłym rakecie też trochę dłużej szuka, ale akurat znalazło. Dobra, mniejsza. Kronobi. Kronobi, tylko że nobi. Nobem jest. Nie no, tutaj widzowie, nie no, tak wbrew pozorom większość widzów pewnie nie wie, kto to Kronobi. No to kiedyś to był najlepszy grać w Rocket League. W ogóle tutaj zapytałem cię w sumie przed chwilą, ale nie na odcinku. Z racji, że wszyscy wiedzą, to znaczy przynajmniej powinni wiedzieć, że w zwykłym Rockecie mainujesz hubsy. Jak się zapatrujesz w tej gierce? Czy też ci się hubsy lepiej gra? Na początku, pomimo tego, że nie grałem z dużych hubsów, twierdziłem właśnie, że dwójki są lepsze, ale musiałem się wczuć bardziej w te hubsy, żeby w sumie poczuć tą moc w tym sideswipe'ie. I wydaje mi się, że mimo wszystko dla mnie i tak się lepiej gra hubsy. No, także hubsy nie wyjdą z człowieka. No, okej. Okay. Ja tutaj mam trochę niższą rangę od Maxinia, bo na hubsach mam platynę 1, ale może jakoś tutaj mimo wszystko będzie nam w miarę szło. Ja to prawdę ciekawe, mówiąc za właśnie dużo jeszcze nie grałem w Sideswipe'a, więc te rangi też mam pewnie takie niedostosowane. Ej, w ogóle ty grałeś te rangi takie, że masz opór, czy po prostu jeszcze nie zdążyłeś wbić wyżej? Grałem, ale to było tydzień temu i od tego dnia postanowiłem, że nie będę się spinał, bo w sumie szkoda czasu trochę. Poczekam, aż lepsi gracze wejdą wyżej. No i właśnie w sumie teraz jest ten czas, jak sobie chciałem pograć po tygodniu. No ja też coś zrobiłem taką przerwę w sumie, bo no po prostu na innych gierkach siedziałem, nie telefonowych. Ale ciekawe, nie wiem, czy wiesz, czy system dobierania na matchmakingu jest taki sam jak w Rockecie, że dobiera no, po wyższej randze? No, tak. Okay. Jedynie tak jak mówię, szkoda, że nie widać przeciwników, nie widać, czy są w party razem. W sumie to nic nie widać. Ładny dunk. Dla mnie chyba największą przewagą hubsów w sideswipe'ie kontra hubsy w zwykłym Rockecie jest to, że w tą obręcz walną nie da się wlecieć. Ja na początku takie omijałem, człowiek. No ja mówię. Trzeba się przyzwyczaić. Albo ten, ale z drugiej strony strasznie nie kusi robić bumpy tutaj, ale no, nie za bardzo się da. Jeszcze? Mnie na początku tak samo, ale no nie, w sensie już się odzwyczaiłem, ale na początku strasznie mnie kusiło bumpować, albo na przykład jak się cofałem, to miałem coś takiego, że przeskakiwałem nad teammate'em, żeby go nie bumpnąć. A potem się okazało, że to nic nie daje, bo przecież to nie ma kolizji. Tak, na szczęście, bo to by było no masakra. Ale nie no, w 2D jakby były kolizje. Ej, śmieszne jakby co jakiś czas był taki tryb okresowy i na przykład tryb z kolizjami. To by było ciekawe. Ja też to mówiłem, żeby w ogóle nawet nie co jakiś czas, tylko żeby był tryb po prostu, że po prostu normalnie masz na przykład dwójki i bumpy są. Ej, no ale to było na pewno zabawne, jakby tutaj takie dodatkowe mapy robili, tylko kwestia jak to wtedy z optymalizacją, bo wiem, że na wielu telefonach ta gra działa ciężko. By the way, to diamenta właśnie wbiłem. O tak, mamy diamenta, widzowie, nie u nas, ale Maxinio wbił, proszę państwa. Ale można powiedzieć, że to jest wspólna praca. No, więc wspólna praca. Dołożyłem cegiełkę. Dosłownie, bo do tej cegiełki się zdobywa nie dywizja. Bez kit. Nie mam pojęcia zupełnie jak się zachowywać na kickoffach, ale na hubsach sobie po prostu prejumpuję. Tak żeby być wysoka, bo jak leci niżej, to jest to raczej niegroźne. A wysoka to nie chcę ich dopuścić nad swój kosz. Ale na dwójkach na przykład to totalnie nie wiem jak się zachowywać. Na dwójkach właśnie ten z tyłu daje info jaki ma być kickoff. Jak jedziesz w moją stronę. Bo właśnie, bo grałeś mi bez voice chata, to nie wiedziałem, bo ty widziałem, że czasami podjeżdżałeś blisko, czasami nie i za cholerę nie wiedziałem co robić. Ja zawsze robię tego placka. Dobra, drugie spotkanie. Ja sobie prejumpnę, a czemu by nie? Nie wiem, nie wiem jak uważacie widzowie, ja uważam, że prejumpowanie na hubsach, na kickoffie, na wznowienie jest bardzo fajne, że to dużo pomaga, że daje sporą przewagę i najsik, ładnie. Ale też jest przerąbane, jak ziomek nie ma już tego rozpędu i chce to wybić jakoś, w sensie jak jest na tej ściance. O nie, zbugowało mi tego, pada, jedź ty. Ok. Czy to odpiąć i podpiąć? Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mi myszkę przechwytuje na chwilę, bo ja gram na emulatorze, żeby było to jakkolwiek nagrane jakościowo. Tarapaty. Luźno. Dawaj, od razu bramka dla nas. Aj, nie było flipa. Zabrakło. Możesz ty? Blokowałem. Jadę pre-jump. Nice.
Ładnie, nie? No jak do niego siadłeś. A w ogóle wiesz, że w tej gierce... Alu, nie wiem, czy się będę wystrzykiwał, ale dobra, to powiem już dla widzów, bo planuję zrobić jakiś taki poradnik początkujący. Ale wiesz, że tutaj każdy auto ma te same hitboxy na przykład? Coś słyszałem, ale nie chciałem się w to wierzyć. Że taki na przykład Merk ma to samo, co... No, ma to samo, sprawdzałem sobie na stronce. Przynajmniej według tej stronki, bo tam robili na przykład, porównywali właśnie Merka z Dominusem bodajże, że piłka była na tej samej wysokości, jak leżała na aucie, więc no. Ja pierdziele. Też sprawdzałem sobie z Tony, tutaj pozdrawiam, że... Po prostu głębiej wchodzi w auto piłka w takim Dominusie. W kwestia tam czy z przodu, czy z tyłu. Ale że i wysokość, i długość jest na 90% tak samo, bo chyba Psyonix nie dało oficjalnego tutaj oświadczenia, ale wszystko na to wygląda. W sensie, no test, nie wiem, to... czy to się mogło jeszcze różnić. Wydaje mi się, że to jest dla graczy takich telefonowych, to jest bardzo mała różnica, ale mimo wszystko no fajnie by było, jakby zachowali ten smaczek. W sumie, no nie, no w sensie w gierce, dopóki się o tym nie wie, to nawet się nie przypuszcza, że to ma takie same hitboxy, bo w sensie ta auta, wiesz, w zależności od wizuali, to inaczej odczuwasz, mimo że to jest to samo. No, ale te mechaniki tutaj są uproszczone, ale no. I tak są bardzo satysfakcjonujące. No i tak, w sumie się tego nie widzi, tych hitboxów w ogóle. To już bardzo fajne to jest dla graczy też nawet z niższych rang, że tutaj można te takie ze zwykłego raketa zaawansowane akcje robić w sumie bardzo łatwo, więc wiele ludzi po prostu w zwykłym rakecie nie umie czegoś zrobić, wbija sobie tutaj, to porobi i dokładnie, zadowolony to ja jest. Siema. No. No nie, no gierka no. Bardzo fajna ogółem. Dobra. Widzę, że tutaj waleczny ziomek nie chce wyjść. Dobra, o, poddali się. O, w ogóle fajny masz baner i tytuł. Widziałem, że to samo, no. Kurde, zacząłem dzisiaj używać ten taki fioletowy strzał w sumie, bo wcześniej go nigdy widziałem, nie używałem. I sobie go testuję, jest w miarę spoko. Zauważyłem, że on jest OP i jak turla się piłka po ziemi na hubsach, wlatuje właśnie po tej siatce no. I ty jakby wyskakujesz w sensie, do niej. Ja go dopiero dzisiaj zaczynam używać, tyle co widziałeś, bo wcześniej robiłem tylko powershota i to było jedyne, co robiłem, ale stwierdziłem, że sobie pokombinuję, jak już gramy. No, lecę na reseta. Dobra, mniejsza, kolejny mecz! Bo się tutaj zagadaliśmy pomiędzy spotkaniami. Trochę szuka tych gierek mimo wszystko na hubsach już. No na diamencie. Ale ciekawe. Ciekawe w ogóle, jakie jest rozłożenie graczy. W sensie, ile procent ludzi ma jaką rangę. To też jest w sumie zastanawiające. To mogłyby być w sumie bardzo ciekawe statystyki, biorąc pod uwagę, że gierka niedawno wyszła. No. Jest 3 gieceków. Nie, no już chyba więcej, bo na początku to było 0 w ogóle, a na hubsach to nie wiem, zobaczymy po tym meczu, jak nie zapomnę. O nie, znowu mi buguje tego, nie wiem, czy to jest kwestia myszki, ale teraz przynajmniej mogę jakkolwiek zmieniać, ale i tak zaraz będę musiał odłączyć, tylko niech brama szybko padnie. Auto mi nie chce jechać, obrócić się. Nie, nie mam flipa, nie mam tego. No i... Auto, właśnie to jest to, że czasami nie wiem, czemu mi się to tak buguje, że zobaczcie, jak puszczę, to mi... Muszę trzymać do dołu gałkę teraz. No i lipa, ale to jest wnerwiające. A na czym to polega ten bug? Że co ci się dzieje? W lewą górę mi celuje. Czasami w ogóle nie mogę zmieniać, a czasami po prostu jak nie trzymam gałki, to mi automatycznie kieruje w lewą górę. Ale to być może po prostu emulator. No tak, no bo wymieniłem kontroler na nowy i też się to dzieje, więc to nie jest wina kontrolera, to tyle wiem. Polecam klawiaturę. No na klawie też by się mnie to pewnie działo. I bang, jazda z nim. Dobra, mniejsza. Ja to gram na czas. Ładnie. Jeszcze do góry będę miał? Nice. O, może jeszcze, może jeszcze. O nie, no Maxina, widać, że mainuje ten trybik. Zwyczajnie ze zwykłego roketa. No, a gdzie Koksir? Koksir? No, jeszcze Koksir, żeby wlazła. Nie jest posiadany. W ogóle, jak ty nazywasz... Bo teraz są dwa rokety, co nie? Więc już nie możesz powiedzieć, no. Ty grać w roketę, bo może... Sideswipe'a być... chyba najłatwiej, po prostu. Sideswipe'a, a jeśli chodzi o oryginalnego, to mówisz zwykłego na roketę? Nie, w ogóle roketę. Jak mówię Rocket League, domyślnie traktuję to jako Rocket League zwykły. Jak mówię o tym, to domawiam Sideswipe. O, o. Chyba nie groźny. No. Bomba! No, ceiling pinch'e przynajmniej w tej gierce są łatwe. Ej, ale powiem ci ciekawostkę, jak w tej gierce, jak pierwszy raz odpaliłem tą gierkę, polazłem potem na zwykłego roketa, to tak mnie kusiło, ciągle robiłem ceiling pinch'e w rokecie i w sumie fajnie wychodziły, bo tak zwykle na niej nie latałem, no. Przez to, że grałem w tą gierkę, to się zainteresowałem i w sumie fajne to. Takie, przez to, że gra się w tą gierkę, to się w tamtej trochę inaczej, też playstyle zmienia. Tak, tak. Albo jak tak, pierwszego dnia się prawda. Więcej pograło, to też takie było śmieszne to, jak potem na roketa polazłeś, miałeś takie... Taki feeling dziwny. Ja właśnie nie miałem, ale... Ja miałem taki przez parę minut. A i tutaj też ciekawostka. Zauważyłem, że od platyny już nie ma czegoś takiego jak Queen Streak, że po dwa kafelki leci. I obstawiam, że na przykład na takim czempionie nie ma po pierwsze tego, że leci po dwa kafelki, ale może być coś takiego, że spada po dwa kafelki. Nie wiem, czy wiesz, jak to działa. Spada też?
to może luz. Ja obstawiam, że jest lustrik potem, bo na początku w Goldzie i tak dalej, od trzeciej wygranej masz chyba tak jakby bonus do tych kafelków, a później już od platyny tego nie ma. To tak jak mówię, logicznym by było, że na przykład na Grand Championie jedna osoba ma Grand Championa na hubsach. No. Kurde, to myślałem, że więcej, ale to jak widać mało dosyć. Mało osób gra te hubsy właśnie, w nocy nie ma jak gierki znaleźć w ogóle. No i dobra, chyba ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Czy będą 4 na 4 wygrane? Nie, no chyba zapyszyłem, ale zobaczymy. Zobacz, myślę, będą. No na luzie. Masz to, czy podlecieć? Podlecę w sumie. Zaraz będę zrobić może, okej. Okay. Dobra, proszę, nie wyśpiło. Lecę na ściankę, walam. Nice. Zostawiam. Oj. Ale mi ładnie sprężam. Do ciebie. Okej. Okay. Zatrzymam się na piłce. Zostawiam. Aha, dobra. Masz flipa? Mało mam, nie. Dobra, skaczę. Biorę, zostawię ci. Pinch? A te drużynowe pinche tutaj fajnie działają? Tak widzę, że kumujesz. Nie wiem, chciałem właśnie przetestować. Okej, okay, to może jak będzie okazja, teraz to przetestujemy w sumie. O! A, nie trafiłem los. W waterfall. Dobra, prejumpuję go trochę. Nie, jednak nie spisało. Okej. Okay. Masz. Dobra. O, nice, pięknie, przepchane. Spam purple shotów, nie wiem, czy widziałeś tam. No w sumie nawet mi ten nie wczytywało koloru, ale też wcześniej spamiałem tego fioletowego i mnie w końcu wywaliło stamtąd. Zostawię ci. Ja tobie. Dobra. Takie taktyki. No, strategy. Fakerzy najwięksi. Okay, dobra, ja jadę za ciebie po prostu. Nie wiem, co oni robią w ogóle. Dobra, ja tutaj poblokuję. O kurde. Lipa? Nice, pięknie, Max. Upsiarz. Dobra. Jestem w górze jakby co? Ej, mi się cały bus załadował na zielono, jak leżałem na tej piłce. O kurde, mi się blokuje. Dobra, przyjeżdżam, pinczuję z tobą. Podanie. No. Hit. Okej, okay, skaczę. I przebijam mu, nie mam pusta za bardzo, także asekuruj. O, dobra, sam sobie wbija, ale to jest takie bezbronne. Jak tutaj opadasz, już nie masz boosta i widzisz, że zaraz załadujesz swojaka. To jest bolesne. Jeszcze flip może uratować, ale no, flipa ciężko. No flip to jeszcze jest git, ale jak nie masz nic i spadasz i widzisz, że walniesz piłę do swojej, ale to jest bolesne. No ale dobra, odcinek 4x4 wygrane. Max mówi, że już ma wbitego diamenta w sumie po pierwszym meczu. Także teraz jest mocny diament. Elegancko wyszło moim zdaniem. Wpadajcie oczywiście do Maxa. Nie wiem, czy streamujesz też Sideswipe'a, ale na pewno streamuję zwykłego Rocketa, tam hubsy, wiadomo, te sprawy. Też Sideswipe'ik. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, bez przedłużania. Elo, elo. Trzymajcie się, bajo. A, jeszcze sopi like.